środę Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie równouprawnienia i poszanowania tradycji. Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie musiał tego zrobić pod naciskiem opinii publicznej i Komisji Europejskiej, aby anulować wcześniej przyjętą uchwałę potocznie zwaną anty-LGBT, która doprowadziła do wstrzymania funduszy europejskich dla regionu świętokrzyskiego. Na szczęście zdecydowana większość radnych poparła wycofanie się z tej głupiej, ksenofobicznej i dyskryminującej ludzi o odmiennych preferencjach uchwały. Zasady równego traktowania, tolerancji i szacunku dla każdego, niezależnie od wyznania, światopoglądu czy orientacji seksualnej, są zapisane w polskiej konstytucji i w traktatach Unii Europejskiej. Niestety, dopiero ryzyko utraty funduszy z programu React-EU i wstrzymania negocjacji programu o wartości ponad 6 miliardów złotych otrzeźwiło naszych rządzących. Polska, region świętokrzyski potrzebują dziś funduszy, aby pomóc przedsiębiorcom, rolnikom, wesprzeć ochronę zdrowia. Ryzykowanie tego wsparcia w imię robienia polityki było po prostu nieodpowiedzialne. Szkoda tylko, że przez kilka miesięcy mówiło się na świecie o naszym regionie jako o zaścianku i miejscu, gdzie nie szanuje się innych ludzi. W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Obok przystąpienia do NATO było to wydarzenie, które, jak się wówczas wydawało, mocno zakotwiczy nasz kraj w strukturach zachodniej demokracji i gospodarki. Niestety, od jakiegoś czasu obserwujemy spektakl zohydzania i obrzydzania Unii Europejskiej jako zewnętrznego, wręcz wrogiego dla Polski tworu. A przecież Unia to my i mamy jako Polacy wpływ na to, co się w niej dzieje poprzez swoich przedstawicieli w najważniejszych gremiach. Kilka dni temu grupa polityków prawicy zaprezentowała spreparowane intencjonalnie dane, które pokazują, że Polska na obecności w Unii traci. Jest to po prostu kłamstwo. Wielu ekspertów wskazało już na wadliwość przyjętej metodologii tego raportu, m.in., że analiza nie uwzględnia salda usług, a tutaj mamy zdecydowanie więcej korzyści od chociażby branży transportowej, czy traktuje inwestycje zagraniczne w Polsce jako stratę. Według tego raportu już nawet zakup samochodu zagranicznego to występek przyczyniający się do pogrążania polskiej gospodarki. Problem w tym, że nie mamy póki co innej możliwości, a na te obiecane przez premiera Morawieckiego samochody elektryczne przyjdzie nam pewnie jeszcze dosyć długo poczekać. Polski Instytut Ekonomiczny stwierdził niedawno, że gdybyśmy nie przystąpili do Unii Europejskiej, nasza gospodarka byłaby mniejsza o kilkanaście procent, a polski eksport nawet około 30% mniej. To realne miejsca pracy tutaj w Polsce. Zsumowane korzyści z akcesji Polski w ciągu ostatnich 17 lat wynoszą według różnych analiz od 2 do 4 bilionów złotych. Dotyczą nie tylko salda bieżącego transferów budżetowych, tutaj ponad 100 miliardów euro, ale także wpływu na naszą gospodarkę, eksport, usługi, dostęp do europejskiego rynku pracy. Ważne, żebyśmy nie poddali się tej antyunijnej propagandzie i nie zafundowali sobie wzorem Brytyjczyków wyjścia ze wspólnoty, które kosztowałoby nas bardzo wiele. Oni dzisiaj żałują, że dali się wpuścić politykom w tę ślepą uliczkę. Konsekwencje takiej decyzji mogliby odczuć boleśnie m.in. polscy rolnicy, których dochody są wspierane średnio w około 50% przez wspólną politykę rolną. Unia z pewnością nie jest idealna, ale pomaga wspólnie zmagać się z największymi wyzwaniami współczesnego świata. Bo razem można więcej.